Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, dzisiaj już 44. odcinku Excel Coffee Room, a tematem naszego spotkania będzie praca zespołowa, a dokładnie w jaki sposób pracować na tak zwanym wspólnym pliku. Otóż wiele osób, i to na forach internetowych, widzę, zadają takie pytania, no właśnie, co zrobić, żeby mogło wiele osób pracować na jednym pliku, czyli na przykład tutaj ta osoba chce pracować, ale załóżmy, że tutaj nasz dziadek też by chciał pracować na tym pliku. Czy da się tak to zrobić? No niekoniecznie, dlatego że jak dobrze wiemy, jeżeli jedna osoba otwiera nam plik, to oczywiście blokuje go nam. No i teraz jakie jest rozwiązanie? Ponieważ jak dobrze wiemy, w Excelu zawsze znajdziemy rozwiązanie. No i tutaj, no właśnie, gdybym miał to zobrazować, to wiecie co zrobimy? Zrobimy rzecz następującą. Skopiujemy sobie ten pliczek, zobaczcie, mamy drugi, możemy sobie go pomniejszyć. Skopiujemy sobie też taką linijeczkę i co zrobimy? Przyłączymy tutaj, przyłączymy do naszego gościa tutaj, a tą sobie w ogóle odepniemy, zrobimy tak i zrobimy w ten sposób. Zobaczcie, co zrobiliśmy. Zrobiliśmy odrębny plik, czyli ten gość nie komunikuje się już z tym plikiem, tylko poprzez ten plik. Czyli zrobimy, słuchajcie, takie właśnie oto rozwiązanie, gdzie jeden plik będzie tak zwanym plikiem głównym, a każdy z użytkowników będzie miał swój własny plik. Czyli na pytanie, jak pracować na wspólnym pliku, odpowiedź jest prosta: po prostu nie pracować, tylko musimy zmienić koncepcję. I to jest rzecz najważniejsza. O tym też wspominałem w ostatnim spotkaniu, 43., kiedy też nawiązywałem właśnie do Covey'a, 7 nawyków skutecznego działania i zmiana paradygmatu. I to jest kolejny przykład właśnie zmiany paradygmatu w Excelu. No dobrze, to teraz po takiej krótkiej graficznym wstępie, słuchajcie, co zrobić, żeby nam to zadziałało. Zatem ja już, słuchajcie, odkrywam karty i dzisiaj pokażę to na przykładzie, na którym pracowaliśmy w ostatnim, 43. odcinku. Ci, którzy go oglądali, to pamiętacie, robiliśmy takie rozwiązanie, przejście od przykładu Dominika, w którym ewidencjonował faktury i te wszystkie informacje były zawarte w jednej tabeli. Wówczas pokazałem, jak to rozbić na dwie tabele. Zastosowaliśmy makro, które nam usprawniło proces zapisywania danych. Ci, którzy nie oglądali, zapraszam. Tam jest kilka dość ciekawych, istotnych uwag. Myślę, że Wam się przydadzą. I tutaj będziemy też kontynuowali ten przykład, ale teraz zrobimy inny układ. W tamtym materiale pokazałem, w jaki sposób dane, na przykład z takiego formularza, zapisać do tabeli za pomocą makra, ale te dane zapisywaliśmy w tym samym pliku. No i teraz, gdybyśmy chcieli zrobić taki układ, że chcielibyśmy, żeby wiele osób tutaj pracowało na takim naszym dokumencie, no to jeżeli jedna osoba otworzy, to będzie nam blokowała. A teraz pokażę, jak to zrobić, żebyśmy sobie nie blokowali tego pliku. I tutaj zastosujemy układ następujący. Otóż dane, które tutaj mamy w tej tabeli, dane umieścimy w odrębnym pliku. Czyli procedura będzie następująca. Jeżeli będę chciał coś zapisać do tabeli, do bazy, powiedzmy do bazy, to otworzę sobie plik, w którym znajduje się moja baza, tam zapiszę ten plik, zamknę plik i z powrotem te dane odczytam, w tym wypadku za pomocą Power Query. Czyli zobaczcie, ja teraz w tym momencie sobie otworzę ten tutaj mój plik. No i tu jest na przykład baza faktury, tak? To jest dokładnie ten plik, baza faktury. On się składa tylko i wyłącznie z tabeli. Ta tabela dokładnie wygląda, zobaczcie, tak samo jak tutaj tabela TB faktury. Czyli my będziemy sobie tutaj te dane zapisywali. No i po to robimy taki trik, żeby mogło wiele osób jednocześnie korzystać, żeby nikt nikomu nie blokował. Ale o tym jeszcze wspomnę dalej. No i teraz, na czym polega tutaj cała zabawa? Jak to usprawnić? No bo oczywiście, gdybyśmy chcieli to robić ręcznie, to niestety zajmie to nam to za dużo czasu. A między innymi chodzi tutaj o czas, żeby ograniczyć czas blokady tego pliku, ponieważ tak naprawdę blokujemy ten plik tylko na naprawdę bardzo krótki okres. Otwieramy, zapisujemy i go zamykamy. Dobrze, jak to jest teraz zrobione? Tutaj, oczywiście, jak się domyślacie, ja tutaj stosuję makra VBA. No i dzisiaj sobie omówimy, jak wygląda takie makro.
Ja będę robił tutaj będę wykorzystał ten przykład z ostatniego spotkania, czyli te dane, które są tutaj w tym wierszu, będę przepisywał, przy czym ja tutaj kasuję tą wartość ID faktury. Ona wcześniej była dynamicznie pobierana jako kolejny numer, natomiast tutaj program już mi to załatwi w samym kodzie. I teraz, no właśnie, skupmy się teraz, jak to jest zrobione. Czyli generalnie, jeżeli robię takie rozwiązanie, to otwieram sobie zupełnie nowy plik. Tam umieszczam taką tabelę docelową, czyli daję sobie nagłówki, i teraz będę robił procedurę makro, które będzie mi zapisywało te dane. Czyli klikamy prawy przycisk, przypisz makro, edycja, już jesteśmy teraz tutaj w deweloperze, tak? Makro i zobaczmy sobie, jak to wygląda. Na początku widzimy tutaj definicję zmiennych. Ja zastosowałem tutaj dość taki nietypowy układ: call A, call B, call C i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ w tym wypadku ja sobie tutaj kopiuję dane z drugiego wiersza w kolumnach od A do O i dzięki temu, zobaczcie, dość szybko tutaj wiem, gdzie to się znajduje. Teraz jest bardzo ważna rzecz. Definicja zmiennych wynika z tego, że ja standardowo stosuję tutaj opcję Option Explicit, która wymusza mi stosowanie zmiennych. To jest dobra praktyka, ponieważ dzięki temu program zabezpiecza mnie przed taką sytuacją, gdybym nie zdefiniował tych zmiennych. No i teraz po kolei tutaj sobie definiuję zmienne. Zwrócę uwagę tylko na jedną rzecz. Mimo że w kolumnie A mamy liczbę, to ja wprowadziłem wariant, dlatego że potem będę wyszukiwał według tego parametru i tam z kolei jest wymagany wariant. To taki jeden nietypowy przykład. I dalej mamy long, to są liczby całkowite. String to jest tekst, tak? Nie mylić. Double to będą liczby zmiennoprzecinkowe, tekst zmiennoprzecinkowe i na końcu też mamy zmiennoprzecinkowe. I potem, skoro pozdefiniowałem te zmienne, to potem wprowadzam wartości. Bardzo prosta rzecz. A, B, C, D, E i tak dalej, czyli zobaczcie, każdemu parametrowi to przypisuję. Dzięki temu to makro do każdej takiej zmiennej przypisuje mi kolejne wartości. Po co to robię? Po to, że kiedy otworzę sobie odrębny ten plik bazowy, to ja tam rzucę te dane. OK, no i teraz zobaczmy, idziemy, co jeszcze dalej robimy. Dim baza faktury e-string. O co tutaj chodzi? Też zastosowałem zmienną, żeby sparametryzować sobie ścieżkę dostępu i nazwę pliku. I ja tutaj ATF11, pamiętamy, wracamy. Zastosowałem sobie też tutaj taki arkusz parametry i zobaczcie, w komórce D5 wpisałem ścieżkę. W związku z tym, jeżeli będziecie sobie tutaj ćwiczyli, to możecie ten plik umieścić gdziekolwiek. W innym katalogu zmienicie tutaj po prostu tylko katalog, możecie też nazwę pliku. Teraz tutaj słuchajcie, jedna rzecz, uwaga. Proponuję, w związku z tym, że będziemy pobierali te dane za pomocą Power Query, to pamiętajmy, że Power Query nie za bardzo lubi, nie przepada za plikami XLSB binarnymi. Chociaż ja osobiście, z racji tego, że dużo programuję, zazwyczaj, można powiedzieć tak w ogóle z przyzwyczajenia, wszystko zapisuję w plikach binarnych XLSB, to w tym wypadku, w przypadku takich specjalnych, można powiedzieć, plików bazodanowych stosuje XLSX, dlatego że będzie Power Query lepiej pracowało. Także uwaga, zapisujmy te pliki danowe jako XLSX. Wróćmy teraz do naszego kodu, czyli ja wpisuję, że baza faktury, czyli nazwa i ścieżka, znajduje się dokładnie tutaj, w takiej lokalizacji, co oznacza WS parametry. To tylko tak informacyjnie, zobaczcie, że ja stosuję generalnie nazwy kodowe. I ja mam taką regułę, że jeżeli arkusz się nazywa parametry, to moja nazwa kodowa będzie WS, jako worksheet parametry. To tylko tak na marginesie. Potem kolejną jeszcze zmienną OST wprowadziłem. Ona będzie mi potrzebna do odszukania linii, w której będę chciał zapisać. No i teraz słuchajcie, co robimy. Dobrze, musimy otworzyć sobie plik, ale tutaj uwaga, musimy się zabezpieczyć przed taką sytuacją, gdyby ktoś nie, z jakiegoś względu, nie wiem, otworzył mi ten plik i coś w nim robił i tak dalej, albo był zablokowany. W związku z tym, nie wchodząc w szczegóły, zastosujemy gotową funkcję tutaj Open Workbook i tutaj parametrem podaję właśnie tutaj baza faktury, czyli ścieżkę i nazwę tego dokumentu. I teraz, skąd bierzemy taką nazwę tutaj, znaczy skąd bierzemy taką funkcję? Dobrze, ona się znajduje tutaj
w module ogólne, a tak na marginesie, jeżeli sobie tutaj klikniecie prawy przycisk i klikniecie Definition, to automatycznie Was przeniesie tutaj. I tutaj zobaczcie, więc jeżeli będziecie chcieli zrobić takie rozwiązanie w swoim pliku, co należy zrobić? Najlepiej cały ten moduł, na przykład co? Skopiować. Kopiowanie jest bardzo proste. Klikamy lewy przycisk myszy i zobaczcie, przenoszę i bym gdzieś po prostu upuścił w moim scoresheet. Wtedy cały tutaj, wszystkie makra tutaj mi się przenoszą. Ja nie będę tutaj omawiał tego, nie będę się tutaj wymądrzał. Słuchajcie, skopiujcie sobie całość tutaj tego kodu i on już nam zadziała. Czyli przyjdziemy sobie w WS formularz, wracamy, tak? I tu jest dokładnie takie makro. If not, open workbook. Czyli jeżeli nie będzie mi w stanie go otworzyć, to on mi zwróci message box, czyli komunikat, że brak połączenia z bazą danych, sprawdź, czy masz dostęp lub też plik nie jest otwarty. Exit sam oznacza, zamyka procedurę. I teraz zrobiłem jeszcze dwie tutaj ważne warunki. Jeżeli call A, a call A w tym wypadku oznacza, jeżeli przejdziemy sobie tutaj do formularza, to jest tak jakby numer kolejnej faktury. Dlaczego? Ta procedura obsługuje dwa przypadki. Jeżeli podam numer 0, wartość 0, to traktuję, że doda mi nową fakturę, ale mogę też edytować, czyli gdybym podał numer 19, 20, 15, to on wtedy doda taki parametr, znaczy zmodyfikuje dokładnie ten parametr i zaraz pokażę. I teraz procedura jest coś takiego. Jeżeli call A równa się 0, no to znaczy, że nie występuje jeszcze taki numer faktury i nastąpi dodanie nowej osoby na końcu listy. I tutaj jest wprowadzenie. Ale skoro jest 0, to ja potrzebuję kolejnego numeru. W związku z tym, jaki numer nadaję? Worksheet function max, jak nie trudno się domyślić, szukam maxa w kolumnie sheet z tabela faktury range AA. Teraz zobaczcie, że ja tutaj odwołuję się za pomocą sheets. Dlaczego? W tym momencie, gdybym prześledził tą procedurę, to ja już w tym momencie otworzyłem mój plik bazodanowy i tam muszę się odwoływać już według takiej metodologii sheets i podaję tab faktury range AA plus 1. Dlaczego? No bo max to zwraca mi wartość maksymalną, ja dodaję 1. Dzięki temu ja uzyskuję kolejny numer i OST z kolei zwraca mi sheets tab faktury range current region. To też omawiałem w poprzednim materiale, 43. Obliczam pierwszy wolny wiersz, czyli mam dwa parametry. Wiem, jaki nadać kolejny numer fakturze i w którym wierszu to dodać. A teraz sytuacja jest następująca. Jeżeli ja mam już call A, czyli mam numer, to tylko szukam, w którym wierszu ten numer się znajduje i tutaj wykorzystuję też funkcję with row i funkcja with row też się znajduje tutaj w module ogólnym. Więc jak to skopiujecie, macie gotowca. Czyli kolejny przykład. Zobaczcie, tak naprawdę VBA to nie jest żadna czarna magia, tylko tak naprawdę większość rzeczy możemy kopiować. Ctrl-C, Ctrl-V, tylko musimy wiedzieć co, gdzie, kiedy i jak skopiować. No i dobrze. I teraz jak już mamy te parametry, to przystępujemy do skopiowania. I ta procedura odwołuje się do tutaj właśnie do arkusza sheets, tab faktury i po kolei w komórkach OST, czyli w tym wierszu, w którym chcę dodać, po kolei wprowadza wszystkie tutaj parametry. Co robi na końcu? Active Workbook Save, czyli zapisuje mi ten plik, zamyka ten plik i teraz jedna ważna rzecz, co zrobimy? WSTB faktury, List Object Query Table. Dlaczego? Ja tutaj zastosowałem Power Query, czyli utworzyłem połączenie do tej tabeli i teraz pobieram sobie z powrotem te dane. Czyli zobaczcie, nie zapisuję bezpośrednio w tabeli w moim arkuszu, tylko zapisuję w tabeli w zewnętrznym pliku. Zamykam go, znaczy zapisuję, zamykam i Power Query odświeżam. No i wracam screen updating, czyli z powrotem. Teraz zobaczcie, jak to będzie działało. Zobaczmy przykład. Ostatnio mamy 23, czyli tu wprowadzę 0 i wprowadzę test. Dzisiaj jest albo na przykład, dobra, ECR, będzie coś takiego, wartość. Same czwórki, dzisiaj są 44, tak, 34. I robię dodaj fakturę do bazy. Zobaczcie, klikam pyk i zostało to dodane. Tyle to trwało, słuchajcie, naprawdę szybko. I teraz zobaczmy, czy mi się to dodało. Przejdę do tej faktury, zobaczcie, jest 24 dodana. A teraz ciekawą rzecz zrobimy, na przykład 18. Gdybym chciał zmienić, albo nie, no dobrze, ponieważ tutaj zmieniam 24, to zobaczcie, gdybym tutaj w formularzu wpisał 24,
i wpisał tutaj na przykład 44444 i napisał TSCR zmiana. Tak? I robię dodaj fakturę. To zobaczcie, że nie doda mi kolejnej, tylko dokonał 24, dokonał podmiany. Także dzięki temu ta procedura obsługuje mi przypadek dodawania nowej pozycji do tabeli danych, jak i też modyfikację tutaj innej. No i co, słuchajcie, teraz dalej możemy zrobić z taką tabelą, skoro mam tabelę za pomocą Power Query. Dla tych osób, które jeszcze nie miały do czynienia z Power Query, to zobaczcie, to jest naprawdę bajecznie proste. Klikam Ctrl-N, czyli mam czysty, zupełnie nowy plik i będę chciał tutaj dodać dane, pobrać za pomocą Power Query. Ile to zajmie? Wstawianie i bierzemy sobie, nie, dane, przepraszam, dane, bierzemy pobierz dane z pliku, biorę ze skoroszytu, wybieram, wskazuję teraz ten plik, który mnie interesuje, czyli tu będzie, o, akurat ECR44, baza faktury, robię importuj. W związku z tym, że ja dane też przechowuję w pliku źródłowym jako tabela, to tutaj od razu widzę taki, o, znaczek TB faktury, więc ja klikam, że ja dokładnie chcę mieć TB faktury, robię przekształć dane i zaraz się pojawi edytor Power Query i teraz w związku z tym, że ja te dane mam naprawdę czyste, ładnie ułożone, wystarczy zrobić zamknij i załaduj, zamknij, załaduj do i teraz na przykład ściągam do tabeli, klikam OK i zobaczcie, tyle to trwało, nie, chyba niecałą minutę, tak? I w ten sposób za pomocą Power Query, jak odświeżamy, no, gdybym to robił ręcznie, to robimy sobie tylko prawy przycisk i robimy odśwież, odświeżanie. Ale, no może to zamknę teraz, wrócimy do naszego pliku, pokażę w jaki sposób możemy sobie zrobić raport, ponieważ skoro ja już mam tutaj TB faktury, czyli mam tabelę, no to utworzyłem sobie tabelę przestawną na podstawie tych danych. Ale teraz słuchajcie, uwaga, jedna bardzo istotna, tutaj bardzo często spotykam się z takimi problemami i zapytaniami, że odświeżamy makrami i dopiero za drugim razem makro mi odświeża dane. Nie, nie za drugim razem. Na czym polega problem? Jeżeli tworzycie tabelę tutaj z pomocą Power Query, to ona domyślnie ma tak zwaną cechę odświeżania w tle. I teraz jeżeli wywołujecie makro, które wykonuje taką operację, odśwież mi tabelę i od razu odśwież tabelę przestawną zbudowaną na tej tabeli, to ono nie czeka, aż się cała tabela odświeży, tylko od razu odświeża tabelę przestawną, czyli w efekcie nie mam aktualnych danych. Co należy zrobić? Klikamy tak, prawy przycisk, nie, przepraszam, klikamy projekt tabeli tutaj u góry, wchodzimy tutaj we właściwości i mamy coś takiego jak właściwości danych zewnętrznych. Teraz kliknijmy tutaj taki znaczek właściwości zapytania, klikam to, przesunę może tutaj i zobaczcie, standardowo, sprawdźcie to, jak będziecie budować tabelę, standardowo jest to włączone, trzeba to wyłączyć. I teraz jest OK. I teraz, jeżeli zrobię taką procedurę i ta procedura, ona się znajduje tutaj, ponieważ zrobiłem sobie taką procedurę, że jeżeli chcę sobie dodać nowe dane i od razu raport, to klikam raport, przenosi mnie tutaj do tabeli przestawnej, ale w międzyczasie odświeża i tabelę przestawną. Zerknijmy teraz tylko, przypisz makro, jak to wygląda. Przechodzę do edycji, zobaczcie, czyli tak, screen updating równa się false, czyli standardowo wyłączam odświeżanie. To jest procedura, która odświeża mi Power Query, tabelę i teraz with WS raport, czyli odświeżam sobie tabelę przestawną i przechodzę do tego arkusza WS raport. I to jest całość, tak? I dzięki temu możemy zobaczyć, przejdźmy sobie do raportu, zobaczcie, mamy 25 luty, mamy dwie faktury, 23, 24. A teraz załóżmy, dodam sobie w formularzu, tak, czyli tu sobie wpiszę 0, test dokumentu, mój dokument, mój dok, kwota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jakaś naprawdę duża. Tutaj mamy takie dane i zobaczcie, dodaj, ale teraz zrobimy sobie inaczej, 21 na przykład maja, tak? Klikam, dodaj fakturę do bazy, pyk. Tyle trwało połączenie do bazy, przechodzę do raportu i zobaczcie, wszystko w automacie. I o to właśnie chodzi, żeby robić, a zrobić, a żeby się nie narobić, tak? No właśnie.
I tak to wygląda. No i teraz oczywiście słuchajcie pytanie, słuchajcie, co dalej, tak? Co dalej można zrobić? No bo tak, w poprzednim odcinku mówiłem, jak zbudować takie rozwiązanie, rozwiązanie oparte właśnie o takie wyseparowane tabele. Dzisiaj trochę to wam namieszałem w głowie, bo powiedziałem, że nie, nie, no lepiej to zrobić na pliku zewnętrznym. No i właśnie muszę, nie wiem, czy was zmartwię, może was pocieszę, ale w kolejnym odcinku, który nagram prawdopodobnie już jutro, pokażę wam, jak zrobić to samo, ale ze SQL-em. Czyli co zrobimy? No zrobimy, słuchajcie, sobie coś takiego. Zamiast pliku Excela wykorzystamy bazę MS SQL-a. Dlaczego? No to daje nam tak naprawdę już wręcz nieograniczone możliwości budowy, tworzenia. Ja do tego wykorzystam taką naszą autorską metodologię XWA. Jest to taki kompleksowy, cały system do budowy aplikacji z wykorzystaniem baz MS SQL-a. I to jest jedna ciekawa bardzo informacja, ponieważ taką bazę ja mogę sobie trzymać w chmurze i wtedy, proszę bardzo, babcia, dziadek mogą pracować gdziekolwiek tylko są, mają dostęp do takich danych. Także to jest bardzo fajne rozwiązanie i o tym powiem w kolejnym odcinku. Ale oczywiście, żeby stosować, bawić się w SQL-a, no, trzeba to robić krok po kroku. Na pewno trzeba opanować właśnie zasady budowy aplikacji, tworzenia, w ogóle zasady tak naprawdę konstrukcji rozwiązań w Excelu. W związku z tym, jeżeli mielibyście ochotę, ponieważ ostatnio coraz częściej otrzymuję zapytania, czy szkolę, ja często mówię, że nie, nie szkolę w ogóle, często oduczam raczej, jak należy pracować z Excelem, a jeśli szkolę, to nie z Excela, tylko jak wykorzystywać Excela w biznesie, w normalnej pracy, to są dwie różne rzeczy, ponieważ można przestudiować całą książkę i tak naprawdę nie wiedzieć, do czego, jak to wykorzystywać. I w związku z tym postanowiłem, że mogę zorganizować takie hybrydowe, ja to nazywam hybrydowe warsztaty. Na czym one polegają? Otóż polega to na tym, te warsztaty byłyby poświęcone właśnie takiej tematyce budowy aplikacji, wykorzystania VBA i także modelowania procesów, to tak najogólniej. To, co tutaj dzisiaj pokazuję, czy też w moich filmach, to jest, można powiedzieć, taki wierzchołek góry lodowej. Staram się jakby pokazywać wam koncepcję, jak należy efektywniej, skuteczniej pracować. A tak naprawdę zakres tutaj będzie dostosowany do tego, czego będą uczestnicy oczekiwali. Ja ze swojej strony podzielę się swoim doświadczeniem. I teraz, jak wygląda forma takich warsztatów? To będzie 16 spotkań. Dwa razy w tygodniu, prawdopodobnie wtorki, czwartki, raczej w godzinach wieczornych, no chyba, że zbierze się taka grupa, która chce pracować w ciągu dnia. Nie ma problemu, ja jestem tutaj bardzo flexible, więc możemy się różnie tutaj spotykać, około godziny i powiem wam dlaczego. W praktyce widzę, że po więcej jak godzinę ciężko jest wytrzymać, bo to nie chodzi o to, żebyśmy sobie tutaj bajki opowiadali, tylko żeby pracować na konkretach, potem i tak trzeba samemu to przepracować. A żeby wam się lepiej pracowało, to ja tutaj wykorzystuję taką własną metodologię Watch and Learn, też opartą między innymi na technologii tej XWA, ponieważ każdy z was dostanie taki menadżera plików. Ja tam będę zasilał to właśnie materiałami i to są materiały, pliki szkoleniowe bezpośrednio połączone z materiałami wideo. Cena 1600 zł brutto. Tak sobie, nie wiem, określiłem, ani za dużo, ani nie za mało. Generalnie, jeżeli to odniesiemy do korzyści, które możecie odnieść, to myślę, że to jest w ogóle tylko symboliczna kwota, ponieważ tak naprawdę to was przeniesie w zupełnie inny wymiar. Pomoże wam nie tylko w pracy, ale także rozwijać się, robić zupełnie inne rzeczy. Także bardzo, bardzo zapraszam. Jeżeli tylko zbierze się taka grupa, piszcie do mnie na... Tak, tutaj Tomasz Małpa, Magia Excela i mam nadzieję, że wkrótce będziemy się mogli spotkać. Zatem słuchajcie, na dzisiaj to chyba tyle. Bardzo dzięki za dzisiejsze spotkanie. I tak jak powiedziałem, nagrywam kolejny film właśnie dotyczący SQL-a, ale to, co dzisiaj było, myślę, że w wielu przypadkach będzie wam pomocne. Jeśli tak, będę wdzięczny za wasze komentarze. Naprawdę, one mi też dużo pomagają. Fajnie widzieć takie wasze komentarze, wasze lajki. Wtedy mi się też łatwiej pracuje. Także dzięki od razu z góry. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to proszę zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli włączycie też dzwoneczek, no to będziecie otrzymywali powiadomienia. Okej, słuchajcie, dobra, to ja już dzisiaj kończę na dzisiaj, ponieważ biorę się za kolejny film. Zatem do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.